Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa tak przed przyjazdem kameralnym w gronie na ostatnim przed wakacjami wykładzie z cyklu Akademia Gdańska, cykl wykładów historycznych traktujących o historii naszego miasta. W tym roku cykl dotyczy fotografii, filmu, doniesień prasowych, dróg ulotnych związanych z historią Gdańska. Patronem medialnym jest portal Trójmiasto.pl. Partnerem Akademii Gdańska jest portal Ibendeker. Dzisiejszy wykład Gdańsk 80-90 fotografii systemowego przełomu poprowadzi dla Państwa Małgorzata Daraszkiewicz z Wolicka. Witam serdecznie. Jak zapewne Państwo doskonale wiedzą, muzealniczka, fotografka, historyczka sztuki, kuratorka wielu wystaw, animatorka kultury, a przede wszystkim od 7 lat prowadząca Gdańską Galerię Fotografii, będącą częścią Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jak zapowiadałam, wykład odbywa się pod batutą Pani Małgorzaty, także nie przedłużam ze swojej strony i oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do tego szacownego miejsca i Państwu bardzo za to, że chcieliście przyjść, ponieważ konkurencja jest wielka, więc wierzę w Waszą moc. Czy nie tylko futbol nas interesuje? Jeżeli pozwolicie, to sobie usiądę, bo będę trochę zaglądała do kartki. To było trochę trudne zadanie, ponieważ właściwie opowiadać o Gdańsku w miejscu, w którym wszyscy o nim tak dużo wiemy, ponieważ tu mieszkamy, jest trudno. Jest trudno, ponieważ zawsze każdy z nas ma swoją osobistą historię i jest przywiązany do obrazów, które nosi w sobie, ze swojego albumu fotograficznego, ze swojego albumu życia i z tych historycznych obrazów, które zapisała edukacja. Mam tą przyjemność pracować z obrazami dwuwymiarowymi w Muzeum Narodowym w Gdańsku, właśnie w Gdańskiej Galerii Fotografii. Pomyślałam więc, że najlepiej będzie, jeśli przywołam trzech fotografów, akurat mężczyzn, chociaż lubię zajmować się fotografkami, ale może to następnym razem w przyszłości, którzy tą historię najnowszą, czyli schyłku XX wieku w Gdańsku, zapisali na fiszy fotograficznej i pozostawili nam. Część tych zdjęć znajduje się w naszych zbiorach. Wiele z nich jest w archiwach, między innymi ośrodka Karta. Jeszcze inne były pozyskane dla projektu Artyści i Naukowcy dla Solidarności, który był realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przez Stefana Fidlarowicza, przez ekipę Gdańskiej Galerii Fotografii, ale jeszcze chciałam absolutnie nie pracowałam, więc to nie moja zasługa, ale na przykład Grażyna Szczęsna, która jest tutaj na tym spotkaniu z nami, która była też autorką wykładu na temat twórczości Stefana Fidlarowicza kilka miesięcy temu stworzyła. Proszę Państwa, Gdańsk to jest takie dla mnie miejsce najważniejsze na świecie, które jest pełne przepływów, jest pełne symboli. Wydaje mi się, że to, co się tutaj wydarzyło przez całą historię od 1263 roku, kiedy dostaliśmy prawa miejskie, wydaje mi się, że to wszystko było związane ze specyfiką ludzi, którzy tu mieszkali. Ze specyfiką ludzi, którzy mieli godność, którzy mieli wolę życia w luksusowych warunkach. Luksusowe warunki polegały na właśnie pewnej swobodzie działania, swobodzie pracy. Stąd to miejsce było tak ważne od czasów nowożytnych, jako miejsce strategiczne dla handlu, dla gospodarki. Miejsce, które było wydzierane sobie przez różne nacje, właśnie przez Królestwo Polskie, Królestwo Szwecji, Prusy, Rzesze. Miejsce, które zawsze było jakimś bardzo pożądanym miejscem.
Każdy chciał nad nim panować, ale jednocześnie każdy chciał przez nie, w nim krzyżować swoje drogi. O historii nie będę mówić za wiele Gdańska, bo to większość z nas wie. Natomiast może nie byliśmy tylem kulturowym, ale na pewno byliśmy miejscem, gdzie wolność i tolerancja, szczególnie religijna, miały duże znaczenie. I ta potrzeba wolności w tym schyłku XX wieku w jakiś sposób taki gwałtowny wzięła górę. Dlatego wydaje mi się, że nie od parady będzie opowiedzieć o tym, jak ten zryw i ruch wolnościowy w komunistycznej Polsce w 1980 roku zaistniał, został zarejestrowany. Trzy osoby, o których chcę dzisiaj powiedzieć i których pracę pokazać, to takie też dla mnie bardzo symboliczne postacie. Jest to Janusz Rydlewski, Stefan Wiglarowicz i Jacek Piotrowski. Dwóch z wymienionych przeze mnie artystów nie żyje, niestety. Wydaje mi się, że miło sądzić takiego wieku dojrzałego, bardzo ponad 70 lat. Obaj mieli jeszcze przed sobą wiele do zrobienia i wiele do nauczania nas. I jakoś osobiście też mam odczucie, że żałuję, że nie udało mi się skorzystać z tego czasu, kiedy miałam okazję panów obu spotykać, widywać i z nimi rozmawiać. Ale to pewnie jest takie właśnie poczucie, które nie tylko mnie towarzyszy, więc korzystajmy z tego, że ludzie są po nas. Spieszmy się, żeby się uczyć o nich. Pan Janusz Rydlewski był taką osobą, która w ogóle też wydaje mi się, że troszeczkę powinna zostać bardziej odkryta. Zwany fotografem Solidarności i głównie jego zdjęcia to takie ikony stanu wojennego, ikony czasów zrywu w Gdańsku. Urodził się w 1931 roku. W Warszawie. Jako nastolatek brał udział w Powstaniu Warszawskim w batalionie Zośka. Został za to wyznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski po wojnie. Natomiast wrócił do Trójmiasta i skończył tutaj liceum plastyczne. W Gdyni Orłowie zaczął się zajmować fotografią. Pracował w m.in. w Dzienniku Bałtyckim, w magazynie Ziem Północnych Panoramy Północy, w miesięczniku Morze. Publikował w Polsce i w przekroju. Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zresztą w latach 76-81 w Okręgu Pomorskim był prezesem. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poza też redakcyjną działalnością był wyróżniany, brał udział w wielu konkursach, m.in. Expo, Kamerę As Witness, Biennale Fotografii Krajów Bałtyckich, ale także był autorem wydawnictw katalogów fotograficznych. Stale współpracował z Centralnym Muzeum Morskim i Europejskim Centrum Solidarności, i także regionem gdańskim niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jego zdjęcia dokumentowały w żywy sposób historię Polski, historię Solidarności. Był, można powiedzieć, światłoczułym obserwatorem i uczestnikiem tych wydarzeń. Bardzo ważne są zdjęcia właśnie z czasu stanu wojennego, czyli z 1981 do 1983 roku i wydarzeń kolejnych, które doprowadziły do wyboru 4 czerwca 1989 roku. Pan Janusz Wałęsa Rydlewski zmarł w 2014 roku w Gdańsku. Był częstym widzem i bywalcem Gdańskiej Galerii Fotografii, kiedy miała swoją siedzibę przy ulicy Grobla Pierwsza. Zresztą jego pracownia znajdowała się naprzeciwko. Wiele z jego zdjęć właściwie powstało także z okien tej pracowni. Chcę zacząć od sierpnia 80 roku. To są akurat zdjęcia z archiwum Karta. Janusz Rydlewski od początku zjednywał sobie w strajku czy wydarzeń
trybów wolnościowych. Był taką osobą pełną zaufania i zawsze godną zaproszenia, więc brał udział w strajkach w sposób dokumentacyjny. Pokazywał tą sytuację, nastrój, atmosferę, ale także pewną taką nędzę pracowników stoczniowych, których praca jako pracowników przemysłu strategicznego dla państwa była zdecydowanie niedoceniana i w pewien sposób też upomniał się o los. Dokumentował między innymi obrady sierpniowe, które doprowadziły do porozumień. Jak państwo widzą, sala BHP. Był to reporterem, który mógł wejść wszędzie, więc też to nietypowe sytuacje, nietypowe ujęcia. Lech Wałęsa, tak zwane stół prezydialny w sali BHP. Ale także potrafił w sposób humorystyczny, zabawny pokazać ten realizm sytuacji. 16 grudnia 80 roku spełnił się pewien postulat, który w czasie strajków stoczniowych miał miejsce. Postulat porozumień sierpniowych 1921 o powstaniu pomnika upamiętniającego ofiary wydarzeń 1970 roku, pomnika poległych stoczniowców. Pomnik ten stanął przed bramą numer 2, niezwykle symboliczną bramą, w której padły pierwsze ofiary, pierwsi czterej zabici przez misję obywatelską stoczniowcy. Tej ceremonii towarzyszyło premierowe odtworzenie Lakrymozy, utworu Krzysztofa Pendereckiego specjalnie na tę okoliczność skomponowanego. Było to wielkie wydarzenie. Jak państwo widzą, górników, którzy także przyjechali na to odsłonięcie, akurat trochę zmęczenia, ale jednak obecność. To też jest zdjęcie z pomnika. Widzą państwo znicze. Ale Janusz Rzeczewski był także w różnych miejscach. Galeria GN, która była właściwie była poprzedniczką Gdańskiej Galerii Fotografii, mieściła się przy ulicy Piwnej, a ze swoim dość eksperymentalnym programem funkcjonowała tam pod dyrekcją m.in. Leszka Brodowskiego i w 1981 roku w styczniu podczas kręcenia filmu Człowiek z żelaza, Andrzej Wejda ze swoją ekipą. Grałem. Byłem statystą w tym filmie, jako dziennikarz, chciałem powiedzieć. Andrzej Wejda przyszedł do Galerii GN i uczestniczył właściwie w montażu wystawy pod tytułem Wydarzenia Dokumenty z historii. Na zdjęciu też widoczny jest tutaj Stanisław Markowski oraz Leszek Brogowski i ekipa filmowa. To proste zdjęcia, a jednak można zauważyć takie mistrzostwo zauważenia sytuacji i szczególnie ciekawy ten portret, myślę, Andrzeja Wajdy z kobiecym też jednocześnie. To był bardzo intensywny czas. W 1981 roku odbył się pierwszy krajowy zjazd delegatów Solidarności w Hali Oliwia Gdańskiej, gdzie też bardzo wielu fotoreporterów realizowało swoje dokumentacje. Wydarzenia były także prezentowane i ujmowane w odpowiedni sposób przez delegowane stacje telewizyjne i zagranice. Janusz Bałan-Rycerski także dokumentował tą historię. Możecie państwo zobaczyć, w tej chwili wydaje się, że to jest takie naturalne, ale to
To był tak zwany karnawał Solidarności. Po porozumieniach sierpniowych jednak zadziało się bardzo wiele w takim poczuciu wiary w możliwości. I w to, że jednak ta wolność nie jest już tak ograniczona, jak była wcześniej. Skończyło się trochę trudno, ale także jedno ze zdjęć Andrzeja Gwiazdy. Jeszcze Państwu pokażę kilka zdjęć, które dotyczą Andrzeja Gwiazdy, ale chciałam też zauważyć to, które jest takim bardzo ciekawym portretem zauważonym szybko w tłumie podczas tego zjazdu. W grudniu 1981 roku rozpoczęły się strajki w Stoczni Gdańskiej, które niestety skończyły się dramatycznie. Natomiast też ta dokumentacja była stała. Obecność fotografa przed i za bramą w czasie tego kolportażu, chociażby tutaj ulotek, ciekawie zarejestrowana. Proszę zobaczyć też, na jak wyglądają sami stoczniowcy, jak są ubrani, w jakiej formie właściwie się pracowało w tamtych czasach. I to jest taki dramatyczny moment. 13 grudnia 1981 roku został ogłoszony stan wojenny i strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej został, właściwie stocznia została spacyfikowana. To znaczy zwyczajnie wojsko wjechało przez bramę i natarło jakby na strajkujących. Dokonano wielu aresztowań i internowań. Po tym czasie bardzo wiele represji spotkało osoby, które były zaangażowane w te wydarzenia. Te strajki nie odbywały się tylko i wyłącznie w stoczni. Wówczas także i w uczelniach, między innymi w Akademii Medycznej, ale później pokażę Państwu na zdjęciach Stefana Fudlarowicza. Natomiast możecie sobie wyobrazić tę sytuację. Zimy, ciężkiego sprzętu i tego podziału, który tutaj takiego dramatycznego stania przeciw sobie Polaków. To jest zdjęcie, które jest zdjęciem na pewno Państwu znane bardzo dobrze, bo jest właśnie tą ikoną tej pacyfikacji stoczni, tej przemocy, która została na ludności dokonana. Dokonana przez plutony ZOMO, dokonana przez wojsko i przez decyzje, które miały stłamsić bunt i chęć zrywu wolnościowego, próbę połączenia też tego, co zjawiło się w środowisku robotniczym, a jednak w środowisku intelektualistów było niezwykle rozwijane, ale co chcę podkreślić, bez siły robotników, bez tego strategicznego, masowego zrywu nic by się nie udało. Nie byłoby możliwe to, co się zadziało później, nie byłoby możliwe uzyskanie jednak takiej nawet psychologicznej siły, która się po prostu rozlała na całe społeczeństwo. Ta brama, jak Państwo wiedzą, została w pewnym sensie odtworzona przez Dorotę Nieznawską i jest takim też obiektem, który w ogóle symbolizuje pewien podział społeczny i taki symbolizuje dramatycznie nieudane zażegnanie konfliktu, bo tak naprawdę to wszystko spowodowało jakby jeszcze większą wściekłość i dramat tego zniewolonego społeczeństwa. No i właśnie bracia przeciwko braciom. To też zdjęcie Janusza Rydzewskiego, między innymi wykorzystane w albumie Niepokora, który został zrealizowany przez Gdańską Galerię Fotografii, właśnie przez Stefana Fudlarowicza, Grażynę Moszczyńską. Ten projekt nazywał się Artyści i Naukowcy dla Solidarności. Był zbiorem, taką dokumentacją działań, wydarzeń, zapisów pamięci, zapisów wspomnień i tych ikonograficznych i tych spisanych po prostu słowem
bardzo wiele osób, które były związane z Solidarnością, nie tylko w Gdańsku. Tu jeszcze kilka tanków. No i już koniec tego momentu. Ale startujemy na ulicach Gdańska i te wydarzenia właśnie pacyfikacji stoczni otworzyły dalej, jakby jednak dodały siły ludziom do demonstrowania. Byli oni na ulicy po prostu pacyfikowani w sposób taki, że po prostu był gaz łzawiący. Były używane armatki wodne, różne próby jakby spowodowania, że tłum się rozchodzi i przede wszystkim nie jest w stanie dalej protestować. W takich wydarzeniach brali udział ludzie w bardzo różnym wieku, z różnych środowisk. Właściwie można powiedzieć, że to były takie wydarzenia, które łączyły wszystkie środowiska, a jednocześnie były też takim miejscem, momentem, w którym w tym tłumie także byli agenci specjalni, którzy czasem podkręcali sytuację, czasem powodowali, że dokonywano pewnych przestępstw, które później miały być wyrzucane na karb właśnie działem demonstrantów. Co było ewidentne. Działaniem takim propagandowym i odbierającym jakby godność tym demonstracjom i tym próbom, które ludność po prostu masowo podejmowała. Działania takie właśnie street artowe, które także się pojawiły w tym czasie. Janusz Rydzewski tutaj zarejestrował napis Telewizja Kłamie w 1982 roku, które to działania były realizowane przez ekipę takich tak zwanych graficierzy Solidarności, zwanych Parszywą Dwunastką. Oczywiście to nawiązanie do filmu, natomiast przywódcą tej grupy był Zygmunt Błażek. Był to odważny człowiek, który te właśnie hasła malował nie sam oczywiście w grupie, ale malował je przeważnie za dnia. W sytuacjach, kiedy było bardzo wielu świadków, ponieważ w innym wypadku narażaliby się na internowanie albo jakieś na gwałtowne reakcje, po prostu zostaliby zaaresztowani albo pobici. Natomiast próbowali także żartować, próbowali w pewien sposób neutralizować tę sytuację, działanie przeciwko władzy. Czasem właśnie tłumacząc się, że są w pracy, bo pracują dla niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. W Gdańsku także wszystkie rocznice wolnościowe, a więc na przykład rocznice Konstytucji 3 maja były powodami do demonstracji. Wiadomo, że 1 maja był tym świętem ludzi pracy, gdzie przymusowo ludzie z zakładów pracy, uczniowie, studenci musieli iść w pochodzie i demonstrować przywiązanie swoje do socjalizmu. Natomiast 3 maja także pojawiały się demonstracje. Przeważnie odbywały się one, zaczynały się na Targu Drzewnym pod pomnikiem Jana III Sobieskiego i oczywiście w czasie stanu wojennego były gwałtownie rozpędzane, także używanie właśnie tutaj Państwo widzą gaz łzawiący i dym, który miał też powodować jakby próbę taką zastraszenia ludzi. Husarz, demonstrant z flagami polskimi, który uciekał przed zamowcami. To jest chyba nadkazki. W czasie stanu wojennego także otrzymywaliśmy dary z Zachodu. Przeważnie te przeładunki, czy jakby dystrybucja tych darów była organizowana w kościołach. Tutaj jeden z takich transportów bananów, prawdopodobnie mandarynek. Czegoś podstawowego, co wtedy było zresztą nieosiągalne, bo już jest tam sera na przykład. To pamiętam z dzieciństwa.
ulicę Gdańską, też w czasie stanu wojennego, tutaj atak na taką więźniarkę, opancerzony samochód policyjny. Mówi się suka. Suka, tak. Nie, to świetlica jeszcze też. To jest świetlica, suka jest mniejsza. Suka była mniejsza, bo to była taka To jest świetlica. To jest takie jechałem kiedyś. Bo to się więcej ludzi zmieściło, albo raczej ona po prostu mieściła po prostu ekipę, która zaraz wyskoczyła. Także ulica Gdańska po śmierci, po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszko, także następowały pewne demonstracje w postaci właśnie takiej słownej. Też takie rejestracje Janusz Rydzewski zachował. To jest ważne także, ponieważ ludzie w tamtym czasie nie mieli dostępu do tak wielu mediów, oczywiście jak to jest możliwe teraz, natomiast też te zachowane dokumenty fotograficzne były po prostu dystrybuowane na zachód, gdzie jednak uwiarygodnialiśmy swoje dążenia wolnościowe i to była to był niezwykle ważny dokument, więc tym bardziej próbuję to jakby docenić i pokazać Państwu, jak istotne są te zdjęcia. Tu bardzo taki, jeszcze raz rocznica 3 maja, ale już w 1982 roku, także w Gęsna ulica Gdańska. Proszę też zobaczyć, jak wykadrowane są te zdjęcia. To jest jednak gwałtowna sytuacja, bardzo szybka akcja. Bardzo szybka decyzja o zrobieniu zdjęć. Takie właściwie, można powiedzieć, metaforyczne zdjęcie. I próba obronienia się, próba stworzenia takiego fordonu przeciwko policji, przeciwko oddziału policji, który właśnie pacyfikował demonstrantów przy użyciu śmietnika. Tego, co było. W 1988 roku do Polski przyjechała Margaret Thatcher i była w Gdańsku. Tutaj też ta wizyta na pewno wpłynęła dość znacznie na to, co się później zdarzyło, na wolne wybory w 1989 roku i na zmiany, które nastąpiły. I w 1989 roku także pod pomnikiem Polegu Stoczniowców przemówienia Nowaka Jeziorańskiego, ponownie górnicy, którzy tutaj jakoś zawsze są ze Stoczniowcami. I takie piękne zdjęcie, myślę, bardzo ważne ze względów na to, że symboliczna postać dla wolności, wolny głos w wolnej Polsce. To jeszcze zdjęcie ze Stoczni Gdańskiej, sprzed Stoczni Gdańskiej i z momentu wywiezienia, usunięcia figury Lenina z sali BHP. Mam nadzieję, że niektórych zdjęć Państwo nie widzieli wcześniej Janusza Bałandy Rydzewskiego. Myślę, że to jest artysta, który zasługuje także na porządną monografię i być może to się uda. Natomiast podobnie jak Stefan Fidlarowicz, jego czas działania był bardzo taki istotny też dla środowiska fotograficznego w Gdańsku. Stefan Fidlarowicz to w ogóle bardzo wyjątkowa i wybitna postać ze względu na to, że był właściwie też można powiedzieć wychowawcą pokoleń fotografów. Był człowiekiem, który bardzo lubił się dzielić. Był człowiekiem, który poświęcił swoje życie fotografii, ale także w bardzo poetycki sposób podchodził do niej. Sama ona nie była przedmiotem jego zainteresowania, ale historia, która za nią stała. Kontekst, w którym powstawała, powody, dla których
została zachowana. Na przykład stworzona i zachowana. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim w 1937 roku, a zmarł w Gdańsku bardzo niedawno, w grudniu poprzedniego roku. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, ale dość szybko zaczął zajmować się udziałem w studenckich zespołach teatralnych. Współpracował tam jako dźwiękowiec w spektaklach, m.in. legendarnego Teatrze Bubin Bom, czy to tu, Cyrku Urodzin Afanasjew. Zaczął także współpracować jako redaktor w ilustrowanym magazynie studentów Politechniki Gdańskiej, Kronika Studencka, który był początkowo taką formacją tworzącą właściwie dokumenty z życia studenckiego i w sposób taki zabawny, żartobliwy prezentowano w gablotach zdjęcia zaopatrzone komentarzami. Wtedy chyba pan Stefan Figarowicz zaczął właściwie swoją przygodę z fotografią w sposób taki zasadniczy. Zaczął uczyć się robienia zdjęcia, potem zaczął uczyć innych. Gromadził wokół siebie grono fotografów, dziennikarzy, organizował wystawy, inicjował też wydarzenia, projekty fotograficzne i zajmował się publikacjami. Publikował m.in. w gazetach, w miesięcznikach, w Pomorzu, w Polsce, w Czasie, ale też dokumentował życie codzienne mieszkańców Gdańska i był właściwie takim czujnym obserwatorem rozbudowy miasta. Mieszkał na Zaspie. To też wpłynęło na jego zainteresowanie sposobem funkcjonowania człowieka wśród wielkich płyty. Obserwował sposób oswajania tej dzielnicy przez ludzi wprowadzających się często mieszkańców spoza Gdańska, ale także wytwarzania pewnych ścieżek, pewnych sygnałów takich wizualnych. Był artystą z pewnością bardzo takim wyrafinowanym. To jest jedno ze zdjęć, z zestawów znaków plastycznych, zdjęć, które też zrealizował właśnie na tym osiedlu, a jednocześnie nie bardzo ono przypomina tą Zaspę, jak się znamy. Był właśnie, myślę, takim człowiekiem o bardzo nowoczesnym myśleniu i szukał piękna w tym, co spotykał codziennie. Czasem w sposób sarkastyczny, ale podchodził do tego motywu, takiego tłumu ludzi, tłumu okien, tłumu kierunków, a jednocześnie szukał w tym pewnej poezji. Inspirował się Mironem Białoszewskim. Kilka jego zapisów właśnie z lat 80. z Zaspy, która, jak Państwo wiecie, teraz wygląda trochę inaczej. Jest udekorowana formami grzybków, stateczków i udeczek, kwiatów, które zupełnie jakby rozbrajają tą architekturę, nie pozwalają nawet spojrzeć na nią w taki sposób, w jaki ona została zaplanowana i przemyślana. Trochę znaków plastycznych nadal z Zaspy. Wiele zdjęć wykonał ze swojej pracowni, z okien swojej pracowni. I myślę, że właśnie był takim poetą tej dzielnicy. Ale ta Zaspa to także takie miejsce, jeszcze wrócę, które jest też symboliczne dla Gdańska. Właśnie dla tej przestrzeni. Była to taka otwarta przestrzeń, w której nagle zamieszkało bardzo dużo ludzi, która miała był pas startowy po lotnisku, które już nie istniało. Więc było to dobre miejsce do takich publicznych też wspólnych demonstracji, ale niekoniecznie demonstracji w tym znaczeniu jakimś takim bojowym, tylko raczej jako miejsce spotkań, które mogło scalać jakieś wspólne dążenia. To jest akurat wizja pana Stefana Figlarowicza, górników pod pomnikiem polnych stoczniowców.
zauważcie Państwo, że ci górnicy są tacy egzotyczni tutaj i byli ciekawi dla naszych fotoreporterów. To wydarzenie zgromadziło bardzo wiele osób. Po prostu autobusami przyjeżdżali z różnych miejsc w Polsce ludzie, żeby właśnie też zamanifestować swoją obecność i swoją wolę zmian. To zdjęcie Czesława Miłosza, Stocznik Gdański w 1981 roku, który spotkał się z Lechem Wałęsą. Wtedy po raz pierwszy i w 1981 roku strajki, nie tylko w Stoczni, tak jak wspomniałam, ale także właśnie w Akademii Medycznej. Mnie tutaj fascynuje w tych zdjęciach spojrzenie na kobiety, studentki, które tutaj jakoś specjalnie zauważył pan Stefan, bardzo też interesujące. To mi się bardzo podoba, takie dziergające studentki wykorzystują czas strajkowy na pracę. Pod domem Lecha Wałęsy odbyło się wiele manifestacji, także między innymi w 1982 roku, kiedy było takie oczekiwanie na jego powrót z internowania. Przez kilka dni właściwie taka manifestacja się tam odbywała. Tutaj jest między innymi malowanie właśnie napisu Solidarność. To naprawdę sporo osób brało w tych manifestacjach udział i było to trochę dla władz niewygodne, bo właściwie nie było powodu, żeby rozpędzać tych ludzi, no przecież sobie po prostu postać. Tak? Natomiast nie było to zgody na takie zgromadzenie publiczne, nie było w tamtym czasie, był to czas stanu wojennego, kiedy były represje, godzina policyjna i bardzo, bardzo szczegółowe inwigilowanie społeczeństwa. To takie zdjęcie jeszcze nie najlepszej jakości, przepraszam, ale też obrazujące jakby skalę tej demonstracji, czy demonstracji przywiązania wówczas do Lecha Wałęsy i tego, co za nim stało, czyli w Związku Solidarności. To jest z kolei taki mural, który już nie istnieje na Zaspie, z napisem Uwolnić Gwiazdę. Więc Andrzej Gwiazda, jako właśnie też osoba, która w tamtym czasie była internowana, doczekała się takiego muralu, który był dość szybko wykonany i niespecjalnie dobrymi narzędziami, no ale szybko próbowano go zamalować. Jak Państwo widzą, niewiele to dało, bo tak napis jest widoczny. W tej chwili na tym budynku znajduje się mural Mariusza Warasa. I to właśnie zdjęcie z 1987 roku z mszy papieskiej na Zaspie, które to wydarzenie było też takim niezwykłym zrywem, niezwykłą demonstracją jednak społeczną. Byłam dzieckiem, brałam udział w tym wydarzeniu, ale też z racji religijnej. Natomiast myślę, że w tym wydarzeniu w ogóle bardzo wiele osób wzięło udział, które niekoniecznie były związane z religią katolicką, natomiast było to po prostu bardzo ważne, żeby tam być i wysłuchać tego, co miał do powiedzenia Jan Paweł II, a przychodził z taką zawsze z mocą i siłą i dawał nadzieję na te zmiany, które się później przetoczyły, które uskrzydliły właściwie Polaków. Ten napis, Nasz ustrój to socjalizm, był oczywiście specjalnie namalowanym napisem przez organy publiczne w Polsce, tak, przez władzę. Natomiast dowieszane napisy były no, już taką partyzantką wiernych. Pamiętam ten napis, akurat tutaj to nie jest za bardzo widoczne, ale do tego N została domalowana kreska i poprzeczna kreska, która spowodowała, że ten napis już brzmiał trochę inaczej. To był wasz ustrój do socjalizm i to dawało siłę wielką ludziom do tego, żeby wierzyć w to, że warto jednak, warto stawać wbrew. Tutaj może też nie bardzo widać, ale tu też jest napis Nasza praca ojczyźnie, do wierzcha i Bogu, którą może
Tylko tam widać. No, mieszkańcy też byli bardzo zaangażowani w dekorację swoich domów i w bycie razem w czasie tej mszy, która pewnie była jedną z największych takich sytuacji w Gdańsku. Zresztą nie tylko gdańszczanie, no przecież przyjechali do całej Polski, tutaj w podziałach na sektory, więc cała przestrzeń była rozdysponowana. Tu też jedno ze zdjęć. Tak jak mówiłam, pomnik poległych stoczniowców stał się też takim miejscem właśnie symbolicznym dla różnych momentów i między innymi w 1 listopada odbywały się tam spotkania, także w rocznicę oczywiście wprowadzenia stanu wojennego i w rocznicę postawienia tego pomnika. Były to okazje do tego, żeby się także upomnieć o internowanych, o zabijanych, o tych, którzy zginęli albo poświęcili swoje życie w tej Federacji Młodzieży Walczącej. Też organizacja, która była jedną z tych bardzo ważnych, tak jak Związek Niezależny Związek Studentów Polskich, podobnie jak NZS, Solidarność w odpowiednich kręgach jakby formułował te potrzebę wolności. Tutaj jeszcze też mamy właśnie demonstrację pod pomnikiem. Ale tu trochę można zauważyć też ten dawnego designu, więc no cóż, relaksy, kultowe buty i trwała na głowie. Ale no, takie były czasy, też było bardzo trudno i ciężko ze zdobyciem czegokolwiek. Ale też to piękno takiej potrzeby bycia razem, myślę, że tutaj jest jednak widzialne. I znowu, już kończąc, zdjęcie pana Stefana Filarowicza, 31 sierpnia 1989 roku i także pomnik, rocznica porozumień sierpniowych, pomnik poległych stoczniowców. Nie pokazuję więcej zdjęć pana Stefana Filarowicza, bo wiem, że dogłębnie ten temat i jego twórczość zaprezentowała znająca go doskonale i współpracująca z panem Stefanem Grażyna Koszczyńska. Dlatego opowiem jeszcze pokażę kilka zdjęć Jacka Piotrowskiego, kilkadziesiąt, i opowiem chwilę o to taki też fotograf, który jest najmłodszy w tym gronie, jego urodził się w 1966 roku w Gdańsku. Właściwie mieszkał w Warszawie, ale jego najlepsze prace, wydaje mi się, stały tutaj właśnie w czasie tych lat 80., kiedy był młodym człowiekiem i co myślę wspaniałe, był też w pewnym sensie uczniem pana Stefana Filarowicza. Miał okazję poznać go w Krońcy Studenckiej. Pan Stefan był bardzo często jurorem w konkursach, które Kronika organizowała. Kiedyś też miałam okazję w takim konkursie wziąć udział i też przyznaję się, że dostałam wyróżnienie od pana Stefana Filarowicza. Znałam suszarkę ze zdjęć, która nadal ze mną jest, coś już po prostu jako symbol. Natomiast były to ciekawe spotkania, tak zwane walne spotkania w Kronice Studenckiej, gdzie oczywiście oprócz konkursu i rzetelnej dyskusji odbywały się takie utarczki słowne na temat tego, kto jest lepszym fotografem, fotoreporterem, ale także oczywiście spotkania towarzyskie. Jacek Piotrowski był takim duchem inspirującym, myślę, kronikarzy pod koniec lat 80. On studiował architekturę przez 2 lata, natomiast dość szybko zrezygnował z tej architektury i przeniósł się do szkoły filmowej, w której skończył Wydział Operatorski. Jest więc reżyserem filmowym, operatorem filmowym i fotografem, ale głównie zajmuje się fotografią kreacyjną w tej chwili. Jednak jego zdjęcia z lat właśnie 80. i początku 90. są niezwykle interesującym zestawem i takim młodzieńczym
myślę, młodzieńczym sposobem patrzenia na te wydarzenia. Dlatego też chciałabym je przywołać i pokazać Państwu. Jacek Piotrowski w zeszłym roku miał wystawę w Nestle Fotografii, pokazywał swój cykl Auta, ale tutaj z tego cyklu tylko jedno zdjęcie się pojawi, ponieważ chciałam pokazać inne wydarzenia, które rejestrowało w tym czasie, kiedy było już w stanie wojennym, natomiast było cały czas bardzo dużo napięcia i takiej energii, także wśród właśnie środowisk studenckich, artystów, do tworzenia czegoś nowego, do otwierania jakby zupełnie nowych form języka artystycznego. W 1986 roku w Sopocie w galerii BWA, ówczesnej, czyli obecnym PGS-ie, odbywała się wystawa Nowa Ekspresja lat 80., między innymi właśnie z udziałem Zbigniewa Libery, który tutaj jest na zdjęciu, i Zbigniewa Sajnoga, oraz Roberta Romasa, Grzegorza Klemana, Katarzyny Kozery, Katarzyny Kurdej, całego zestawu artystów, którzy dla sztuki krytycznej, tego nurtu krytycznego, mieli fundamentalne znaczenie. Ta wystawa była bardzo takim głośnym wydarzeniem i także tu myślę dla Gdańska i dla środowiska gdańskiego, dla tak zwanej Nowej Szkoły Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych miała takie zasadnicze znaczenie jako takie ukształtowanie w ogóle pozycji tych artystów, czy pozycji, właściwie jeszcze nie pozycji, ale próby ukształtowania nowych kierunków, nowych sposobów w ogóle myślenia o sztuce, między innymi intermediów, które później zostały stworzone na Wydziale Malarstwa przez nieżyjącego już profesora Witosława Czerwonkę i Wydziale. I właśnie ten zryw, oprócz demonstracji na ulicy, demonstracji w postaci strajków, wydarzeń, działań różnego rodzaju, takich bardzo poważnych, zewnętrznych. On się także pojawiał w rozwoju sceny artystycznej gdańskiej, muzycznej sceny gdańskiej. To jest akurat jedno ze zdjęć z koncertu zespołu Po prostu z 1986 roku. Tutaj już Paweł Mazur, czyli Paulus i Tymoty Mański. Jedno ze zdjęć właśnie działań, w trakcie działań totartowych. Totart był właściwie taką frakcją poetycko-artystyczną, tworzącą happeningi, tworzącą działania na pograniczu właściwie sztuki, która bardzo właściwie krótko funkcjonowała, ale rozwinęła się dzięki Zbigniewowi Sajnugowi i Pawłowi Kalnakowi na Uniwersytecie Gdańskim. Oczywiście członkami tej grupy było wiele więcej osób. Właściwie oni zainicjowali to w kwietniu, 23 kwietnia 1986 roku w postaci takiego wieczoru poetyckiego miasta Masarnia, który miał miejsce na Uniwersytecie Gdańskim. W pewnym sensie usankcjonował ten ruch takim niepokorny. To był czas, kiedy w Gdańsku także powstało otwarte atelier właśnie w miejscu obecnego Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. To był czas, kiedy Fundacja Wyspa Progres realizowała swoje działania na Wyspie Spichrzów. To był czas bardzo takiego szerokiego działania artystów w przestrzeni także publicznej i artystów, którzy chcieli mieć znaczenie, chcieli po prostu zabierać głos. Chcieli w jakiś dynamiczny sposób uczestniczyć w tworzeniu historii. I choć działania Tot Artu, czyli transkryptoryjnej formacji Tot Art, były na pograniczu właściwie też może przyzwoitości w pewnym sensie, to trzeba powiedzieć, że były to zupełnie nieporównywalne działania. Niezwykłe. Może także i dla
za trudne w tym opanowaniu, ponieważ nieprzewidywalne. Działania takie właśnie, spotkania studenckie w trakcie juwenaliów, pokazy sztuki czy koncerty, które łączone były właśnie z wystawami sztuki, no były trochę nie do okiełznania. Muzyka punkrockowa też miała taki rys niepokorności, właściwie dążenia do pewnej anarchii, ale tak naprawdę chodziło o wyrwanie się z systemu, który narzucał nam ujednolicenie, takie ubezwłasnowolnienie, zniewolenie. Tutaj jest w klubie burdel, akcja Tymona Tomańskiego i także jedna z przygotowanie do malowania panów w mieszkaniu w Stalinoga, w którym to się właściwie przy ulicy Rzeźnickiej odbywały się takie akcje poetyckie, które polegały na dokumentowaniu tego fotograficzne i realizacjach filmowych. Dużo takich właściwie zapisów filmowych ma, właściwie chyba nie wiem czy dużo, to jest chyba są jedyne zapisy filmowe, posiada Marcin Jacewicz, który także był uczestnikiem, obserwatorem tych wydarzeń. No wygląda to jak jeden wielki bałagan, ale jednocześnie klub Rudy Kot i jak Państwo widzicie też połączenie sztuk wszystkich. I moda. Młodzież, która nie miała tu być szara i nudna, chciała więcej. I demonstracje, które odbywały się na ulicach, i demonstracje, które odbywały się w przestrzeniach uczelni, i spotkania na plebanii, czy na podwórku przed plebanią kościoła Świętej Brygidy. Ksiądz też już nieżyjący, Henryk Jankowski, był takim, no, na pewno przyczółkiem wolności w Gdańsku. I można było być pewnym, że przynajmniej nikt nie zostanie aresztowany, bo jednak Kościół cieszył się pewną, że nie można powiedzieć swobodą, ale był taką przestrzenią, która była respektowana przez władzę i która pozwalała na tworzenie choćby wystaw o takim charakterze wolnościowym, czy wystąpień, czy spotkań, czy kolekcji, czy jakichś wydarzeń takich nie tylko religijnych. Także miały miejsce po prostu pewne działania, akcje o charakterze wolnościowym, dystrybucja ulotek chociażby. To są takie zdjęcia, które także pokazuję Państwu, ponieważ bardzo bym chciała, żeby one weszły do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Niestety w tym roku Ministerstwo Kultury nie chciało nas zaszczycić finansowaniem. No może nie te osoby są na tych zdjęciach, które warto by było zachować w archiwach, ale też celowo te zdjęcia nie są takie jednoznaczne, bo wybór został dokonany w pewien określony sposób. I myślę, że taki wieloznaczny. Bo też postać księdza Henryka Jankowskiego była dosyć kontrowersyjną postacią. Ale jednak też trzeba pamiętać, że był to człowiek, który był ciągle pod pręgierzem, pod soczewką Służby Bezpieczeństwa, więc też wiele informacji, które na jego temat i tak w pewien sposób jakby degradujących jego osobę, czy próbujących jakby zmienić ten szacunek, którym się cieszył, to też były rzeczy sterowane. Warto o tym pamiętać. Dystrybucja ulotek, demonstracje, podczas których taka sytuacja miała miejsce i mogła się odbyć, a jednocześnie także to jest na przykład takie zdjęcie z demonstracji, które po rozmowach też właśnie z Piotrkiem Piotrowskim wiem, że to niekoniecznie są wszyscy ludzie, którzy byli tu zaangażowani w działania wolnościowe. W takich czasie takich demonstracji także byli ludzie przywożeni z zewnątrz.
nie bardzo było wiadomo, kto to jest, ale często byli to ludzie, którzy byli trochę w pewien sposób też sterowani i podstawiani. Także też posiadanie takich zdjęć może nam po prostu pokazać się tą prawdę o tym, co wtedy się działo i jak to było rzeczywiście strategicznie opracowane. Jeszcze jedno z działań to tak, żeby zmienić trochę miasto. No i właśnie ulica Gdańska. Widzicie Państwo tutaj pluton takim zoną, czyli zorganizowane w oddziale Milicji Obywatelskiej. Zdecydowane dać odpór. 1988 rok to już był bardzo gorący rok, gdzie właściwie czuło się tą sytuację zmiany, a jednocześnie cały czas jeszcze system przemocy miał swoją funkcję i stosował ją wobec społeczeństwa. I znowu Andrzej Gwiazda, też zauważony inaczej w czasie demonstracji. Też postać, na którą zawsze reporterzy zwracali uwagę i też szukali jej po prostu wśród tłumu. I jedno ze zdjęć Gdańska, po prostu miasta, które tak wyglądało w tamtym czasie. Fabryki dla robotników, mieszkania dla zakochanych. To strajk na Politechnice Gdańskiej w 1988 roku. I to, co dzieje się w tym czasie na ulicy. Ale to zdjęcie też jest interesujące z różnych względów. Jakby tutaj ta młoda dziewczyna przeciwko tym z takim przygotowanym do boju policjantom. I brak strachu, brak jakaś taka po prostu określona postawa. Nie obchodzicie mnie, podoba mi się to zdjęcie, nie wiem dlaczego, ale czuję w nim jakąś taką siłę. I strajki w Stoczni Gdańskiej, widziane z peronu kolejki, bo jednak już nie istnieje, a za chwilę z perspektywy uczestników tego strajku. No ludzie przychodzili po prostu, czasem przynieść coś do jedzenia, a czasem porozmawiać. Przyszła i dziewczyna. I też sposób pokazania robotników w tej sytuacji, która miała miejsce w stoczni, to też nie było takie oczywiste, że wszyscy byli w takim samym nastroju, wszyscy byli zorganizowani w tym samym kierunku. A różne punkty widzenia, taka żartobliwa, tutaj nawiązanie do wspaniałego sterowniami, czyli tego mitu stoczniowego, który tutaj się rozsypał. Dojściu do władzy, już osiągnięciu pewnych stanowisk przez niektórych ludzi, a przez niektórych pozostaniu w tej samej sytuacji, w trakcie pracy, jakby straceniu tej wspólnej sprawy. To też takie dosyć dramatyczne zdjęcie. Władze stoczni strajkujące. Trochę beznadziei, trochę wiary w coś nowego. To też takie zdjęcie, które dosyć takie kontrowersyjne, może nie wiemy, czy to była osoba, która była jakimś takim łamym strajkiem, bo część ludzi wychodziła ze stoczni, czy po prostu jakiś inny był powód tego wyjścia, czy jakaś konieczność życiowa, która go tego zmusiła, zmobilizowała. No i to odpoczywanie, czekanie. Trochę. Ta nędza, którą jednak ci robotnicy, była ich udziałem. Brak zabezpieczeń, brak odzieży właściwej. Gdańsk zaspa znowu. Spotkanie fanów motoryzacji.
momencie którego oczywiście zaistniało nam no, zawezwanie do udziału w wyborach 4 czerwca 1989 roku. W tej chwili istnieje taki konkurs w Gazecie Wyborczej, może ktoś z Państwa ma zdjęcia, które dotyczą wolności i chciałby je wysłać, to zapraszam do udziału. Może Jacek Piotrowski jest jednym z jurorów tego konkursu. I Lech Wałęsa pod pomnikiem Polaków Styczniowców w 1989 roku. Także te nieoczywiste spojrzenia na nowego przywódcę, na kogoś mi się właściwie zogniskowały te nadzieje na zmianę, nadzieję na wreszcie jakiś godny świat i godną Polskę. I zdjęcie, które też bardzo lubię, z Gdańska Morena z 1988 roku, które chciałam zakończyć ten pokaz. Zdjęcie, w którym Jacek Piotrowski wygrał jeden z pierwszych konkursów w swoim życiu. Myślę, że jest interesujące i też pokazuje trochę swoistości tamtych czasów.